Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Witaj, Geralt. Witaj, Eskel. Przyszedłem pogadać o Deidre. Dobrze, ale najpierw zajmijmy się kikimorami. Trzeba zniszczyć kokony, najlepiej Ardem. W jaskini jest ciemno, weź ze sobą koniecznie kota. Do dzieła. Thank you.
Witaj, Ger. Witaj. Dobrze. Dojdzie. No dobra. Pierwsza jaskinia oczyszczona, możemy iść dalej. Może zaczniesz opowieść? To było jakieś 20 lat temu. Wyciągnąłem ojca Deidre z łap bobołaków. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Może nasłuchałem się za dużo wesemirowych opowieści o odwiecznym prawie niespodzianki. Każdy wiedźmin się nasłuchał. Kiedy obryzgany bobołaczą krwią, książę powiedział: ocaliłeś mnie, wiedźminie, jestem twoim dłużnikiem, mów, czego żądasz. To jedyne, co mi przyszło do głowy, to sławna kwestia: dasz mi to, co już posiadasz, a o czym nie wiesz. Wrócę do Cain Gorn za 6 lat i sprawdzę, czy przeznaczenie uśmiechnęło się do mnie. Nigdy nie wróciłem do Cain Gorn. Później wybuchła cała ta heca z przekleństwem Czarnego Słońca, ale to już inna historia. Wykończmy te kikimory. Chodźmy, ale mam jeszcze kilka pytań. Została jeszcze jedna jaskinia. Zróbmy chwilę przerwy. Co wiesz o przekleństwie Czarnego Słońca? Nie ukrywam, że interesowałem się tą sprawą. Przekupiłem nawet jednego magika, żeby pozwolił mi przeczytać dokumentację sporządzoną dla kapituły czarodziejów. Wynotowałem najważniejsze fakty. Wynika z nich, że magicy jak zwykle spartaczyli sprawę. Sabrina Glevisik została wybrana, by zbadać księżniczkę Cain Gorn. Panie znienawidziły się od pierwszego wejrzenia. Poszło chyba o jakiegoś mężczyznę? Ech, baby. Później było gorzej.
Sabrina stwierdziła, że ma dość dowodów, by uznać Deidre za przeklętego mutanta i rozpocząć prawdziwe badania. Jak się domyślasz, Deidre nie chciała być badana, bądź co bądź była księżniczką. Nakłoniła kilku wojowników z drużyny księcia, by pozbyli się Sabriny. Na Cairngornskim zamku rozpętało się piekło. Padło sporo trupów, w tym jakaś kapłanka. Co kapłanka miała do tego? Nic. Z tego co wiem, dostała jej się przez przypadek. W końcu Deidre uciekła z zamku. Rozumiem, że pościg trwał do dzisiaj. Tak. Jak skończymy z kikimorami, dam ci notatki o przekleństwie Czarnego Słońca. A teraz do roboty. Załatwione. To jak będzie, Eskel? Co robimy z Deidre? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, Geralt.
Rozumiem argumenty Wesemira, ale nie uśmiecha mi się wydanie dziewczyny w łapy wiedźmy. Podejrzewam, że to się dla niej źle skończy. Nikt nie podejmie decyzji za ciebie. Wiem, ale teraz ta sprawa dotyczy także ciebie. Dotyczy wszystkich wiedźminów. Niech ci będzie. Daj te notatki i wynośmy się stąd. Witaj, Geralt. Dobrze, że jesteś. Witaj. Jak było na szlaku? Znośnie, bez przełomów. Co tu się dzieje, Wesemirze? Mamy problem. 2 dni temu przybyła tu dziewczyna, księżniczka Kaingorn. Powiedziała, że ściga ją zawistny brat i zła czarodziejka i że musimy jej bronić. Chyba pomyliła zamki. Tu nie mieszka żaden książę z bajki. Dziewczyna była w nie najlepszej kondycji, głodna, zmarznięta.
Nie godziło się jej wyganiać. Poza tym Eskel jakoś dziwnie się zachowywał. Zanim dziewczyna zasnęła, powiedziała jeszcze, że przeznaczeniu nie można uciec. Później Eskel opowiedział mi pewną historię. Okazało się, że jakieś 20 lat temu ocalił życie księcia Kaingorn. Następnie powołał się na prawo niespodzianki. I, jak to mówią, los się do niego uśmiechnął. Książę faktycznie zapłodnił księżną małżonkę. Ciężko to nazwać uśmiechem losu. Czyli słyszałeś o klątwie? Tak czy siak, w samo południe, w niemal całkowitych ciemnościach, księżna urodziła dziewczynkę. Z tego, co wiem, Eskel nie przybył, by zabrać obiecane dziecko. Od tamtej pory omijał Kaingorn szerokim łukiem. W każdym razie, mamy tu teraz brata Eskelowej niespodzianki, oddział najemników i czarodziejkę owładniętą pragnieniem zrobienia sekcji na mutantce. Jakby tego było mało, braciszek dostał list żelazny od króla Henselta. Zatem nie możemy ich po prostu przegnać. Co robimy? Pogadaj z Eskelem, to jego niespodzianka. Później zbierzemy się przy brodzie, tam gdzie Lambert pilnuje przejścia, i podejmiemy decyzję. Przemyśl to, wilku. Zależy mi na twojej opinii. Już rozmawialiśmy. W takim razie chodźmy. Witaj, Geralt. Jestem Deidre. Eskel opowiadał mi o tobie. Ja też słyszałem co nieco na twój temat. Jeśli masz na myśli tę kłamliwą jędzę Glevisig... Spokojnie, Deidre. Nie zamierzam cię oceniać na podstawie plotek. Geralt? Twoje wilki mają wygłodniałe ślepia. Są głodne. Przez tę sukę Sabrinę nie mogę się ruszyć poza mury twierdzy, a one chcą cały czas być przy mnie. Nie mają jak polować. Wydaje się, że lepiej dogadujesz się z wilkami niż z ludźmi. Wychowywała mi od szczenięcia. To moi jedyni przyjaciele. Dobrze. Mogę się rozejrzeć za czymś do jedzenia. Widziałam w okolicy wiwerny, po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko obozowiska. Gdybyś zabił ze trzy i przyniósł mi mięso, odwdzięczę się. Odwdzięczysz się? Mam kamień runiczny, którym można zakląć ostrze miecza. A o czym myślałeś? O niczym. Wrócę niebawem. Geralt? Co jadają twoje wilki? Mięso wiedźminie. Zwykłych zwierząt nie ma w okolicy, ale mięso wiwerny nada się doskonale. Deidre, wiesz, czego od ciebie chce Sabrina i twój brat? Czy to nieoczywiste? Sabrina chce posadzić na tronie Kaingorn mojego słodkiego braciszka, który jest jej całkowicie posłuszny, a jako książę Kaingorn będzie miał głos w radzie króla Henselta. Nie o to pytałem. No więc dobrze. Mam być jakoby przeklęta, skażona w łonie matki. Mam być potworem. A jesteś? A skąd mam psiakrę wiedzieć? Jak się skaleczę w palec, krwawię. Krwawię też co miesiąc. Jak się obeżrę, boli mnie brzuch. Jak jestem wesoła, to śpiewam, a jak nienawidzę, to zabijam. Nie wiem, czy jestem potworem. Ale wiem, do czego jest zdolna Sabrina. Ona jest potworem, którego szukasz. Wyjaśnij. Chciałbym usłyszeć twoją wersję. Kiedy Sabrina przybyła na zamek, miałam 19 lat. Byłam wtedy szczęśliwa. Ojciec, który zawsze wolał Merwina, był już stary i schorowany. Przestał mi wadzić. Brat przebywał na dworze króla Henselta. Zresztą dworu jakoś się dogadywałam. No i zakochałam się. Nazywał się Robin. Myślałam nawet nad małżeństwem morganatycznym. Takie tam dziewczyńskie fantazje. Co ma do tego Sabrina? Przyjechała razem z moim bratem. Już wtedy trzymała go na krótkiej smyczy. Obserwowała mnie. Wypytywała służbę, badała sytuację. Drużyna rycerska ojca traktowała mnie jak córkę. Zawsze lubiłam polowania, brałam udział w obławach na bandytów. Potrzebowała dowodu, czegoś spektakularnego, czym mogłaby mnie oczernić. I w swojej niefrasobliwości dałaś jej taki dowód. Postanowiła mnie sprowokować. Uwiodła Robena przy pomocy magii. Pomieszało mu się od tego w głowie.
Nagle zaczął się panicznie bać zwierząt, w szczególności psów, którymi się opiekował. Chciałam mu pomóc. Wtedy zorientowałam się, że w mojej obecności ciężko jest rzucać czary, a już rzucone z czasem tracą moc. Poszłam do niewielkiej izby nad psiarnią, w której mieszkał Robin. Spotkałam tam Sabrinę. Przyznaję, że byłam gotowa ją rozszarpać, ale nie zdążyłam, bo jędza zwiała. Robin zaś ślinił się i kwilił jak dziecko. Po godzinie w moim towarzystwie przestał bełkotać. Po dwóch zrozumiał, co mu zrobiła wiedźma. Myślałam, że wszystko jest już w porządku i mogę go zostawić. Chciałam rozprawić się z nią. Poszłam do zamku. Nie wiem, co się stało, ale gdy tylko się oddaliłam, zaklęcie odzyskało moc. Robin zaczął gorączkowo szukać Sabriny. No i w tym amoku wlazł do zagrody z agresywnym psem. Bardzo agresywnym. Przeżył? Tak, chociaż umysłowo pozostał na poziomie dwulatka, no i bał się zwierząt. Winę za wypadek Sabrina zwaliła na mnie. Przysięgłam sobie wtedy, że kiedyś ją zabiję. Noszę przy sobie ostrze, na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja. Czego chcesz od Eskela? Potrafisz być miły, nie ma co. Po prostu odpowiedz. Chcę, żeby przestał uciekać przed swoim przeznaczeniem. I został księciem Kaingorn? Dobrze się czujesz, Deidre? Eskel jest wiedźminem. I co z tego? Chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak dziecinnie brzmią te wasze wiedźmińskie morały. Ciągle słyszę, jesteśmy wiedźminami, wiedźmini nie mają uczuć i tym podobne. Mnie nie nabierzesz. Macie uczucia i emocje. Jesteście jak normalni ludzie, tyle że szybsi. Nie wiem, czemu tak usilnie staracie się to ukryć. Czasem lepiej nie walczyć z legendą. Trzeba się dopasować. Być może, ale mnie nie nabierzesz. Jak udało ci się trafić do Kaer Morhen? Zawsze wiem, gdzie jest Eskel. Wystarczy, że o nim pomyślę. Pójdę już.